Witam serdecznie, ten krótki film jest dla rodziców. Właśnie ukończyłem pracę nad najnowszym filmem z cyklu Nauka Czytania. A w tym odcinku dowiemy się m.in. czyja to kupa? Wy pomyślcie, czyja to kupa? To był fragment tego filmu, natomiast ten film dla rodziców robię dlatego, iż pytacie często, kiedy następne odcinki, na przykład Nauki Czytania dla dzieci i innych filmów, lub też czy można uzyskać dostęp lub prenumeratę do kolejnych filmików z różnych serii. Może wspomnę szybciutko, że kanał ten powstał przed laty przez przypadek, gdyż wrzuciłem dla synka prezentację ze słówkami do powtarzania, bo był troszeczkę opóźniony w mowie. Po roku czy dwóch zauważyłem ku mojemu zszokowaniu na YouTube, że prezentacja ta została obejrzana ponad 1 000 000 razy. Obecnie to już ponad 8 milionów razy. Niesamowite. Jeszcze wtedy, mając doświadczenie w grafice komputerowej, edycji audio i wideo oraz w edukacji, poszedłem za ciosem i zrobiłem więcej filmów. W międzyczasie kilka innych kanałów skopiowało wiele moich pomysłów, scenariuszy, a nawet niemal identycznych miniatur. Ale nie byłem zły, a nawet trochę dumny. Prawda jest taka, że przemyślane, skuteczne i atrakcyjne, wciągające dla dzieci filmy wymagają dużo czasu, a nawet pieniędzy. Równocześnie prawda jest taka, że YouTube płaci twórcom treści dla dzieci dosłownie ułamki groszy i czasem nawet 10 razy mniej niż za odwiedziny innych filmów dla dorosłych. YouTube również w ramach bezpieczeństwa, jak widzicie, wyłącza też możliwość komentowania, dzięki czemu bym wiedział, jak robić jeszcze lepsze filmy dla waszych maluchów. Mało tego, obecnie YouTube daje innym kanałom mnóstwo innych form wsparcia, takich jak płatne podziękowania czy wsparcie prenumeratą premium. Niestety żadna z tych opcji nie jest dozwolona na YouTube dla treści dla dzieci. Zatem będąc brutalnie szczerym, z mojej strony kanał pada zwyczajnie ofiarą prostego faktu, że naturalnie muszę raczej poświęcać czas na utrzymanie rodziny niż spędzać długie godziny, a często dni nad nowym filmem. Ale jestem zbudowany waszymi opiniami i popularnością istniejących filmów, których wiele okupuje pierwsze miejsca w wynikach wyszukiwania. Pytacie, czy będzie więcej i czy może można jakoś zapłacić za następne albo prenumerować je. Serdecznie dziękuję na przykład panu Michałowi, który już jakiś czas temu skontaktował się, mówiąc, że jego syn bardzo chętnie powtarza i uczy się przy moich filmach i sam zapytał i zaproponował wsparcie. Otóż będzie więcej filmów, bo scenariuszy jest mnóstwo w szufladzie, ale rzeczywiście czas, który będę mógł poświęcić, będzie zależał od waszego wsparcia. A wiadomo, dzieci rosną szybko, a chcę, by jeszcze wasze dzieci skorzystały i się załapały. Dzisiaj uruchamiam swoją stronę w serwisie Patronite. Jeśli wasze dziecko ogląda moje filmy i ktoś może poświęcić 10 zł lub 20 zł, to bardzo serdecznie zapraszam na tę stronę i bardzo dziękuję za każde wsparcie. Link także w opisie. Tam możecie mi postawić tę dużą kawę, albo nawet podwójną kawę. Tam w momencie publikacji tego filmu czeka już najnowszy film Nauka Czytania numer 3, który, jeśli wybierzecie próg wsparcia za 20 zł, można będzie sobie przedpremierowo od razu oglądać. Uwaga, ja wiem, że łatwiej jest oglądać na YouTube, zatem też od razu w dziale posty dostaniecie dostęp też przez link do prywatnego pliku na YouTube, który moi patroni w ramach wdzięczności dostaną wcześniej. Tym linkiem będziecie już oglądać przedpremierowo najnowszy odcinek, tak jak zawsze oglądacie normalnie inne filmy na YouTube. Oprócz tego w niedalekiej przyszłości pojawią się także materiały ekstra do wydruku, które będą uzupełnieniem danego filmiku w formie manualnej z kredką, ołówkiem lub długopisem, by utrwalać wiedzę przez pisanie i to poza ekranami. Jeśli macie jakieś pomysły, piszcie tu w komentarzach lub na Patronite. Uwaga, filmy dla patronów bezpośrednio na Patronite będą oczywiście bez reklam. Ale wiadomo, że w większości łatwiej wejść na YouTube, zatem jeśli zbierze się grupa wspierających patronów, to będę kolejno wyłączał reklamy w filmach na YouTube, bo to nie ma sensu, by YouTube drażnił dzieci reklamami, podczas gdy wasze już 20-złotowe wsparcie zrekompensuje mi pewnie jakieś 10 tysięcy obejrzeń na YouTube. Stąd każda wasza złotówka się liczy. Nawet każde 10 zł zbliża kanał do większej liczby wartościowych filmów i do wyłączenia reklam. Jeśli jest ktoś, kto chce sponsorować kanał większą sumą, to też zapraszam do kontaktu. Jeszcze raz proszę o wsparcie, a jeśli odzew będzie z czasem ok, to będę intensywnie kontynuował pracę nad produkcją materiałów, które wciągną dzieci i które rozwiną ich zdolności, zanim zderzą się ze szkolną rzeczywistością. Z góry serdecznie dziękuję. Aha, na Patronite oczywiście macie też możliwość komentowania i komunikacji, bo bardzo mnie interesuje, jak wasze dzieci reagują. Zazwyczaj i tak testuję filmy na moich dzieciach, ale wielokrotnie słuchałem sugestii rodziców, dopóki YouTube nie zaczął wyłączać działu komentarzy.
Mam nadzieję, że nie wyłączy w tym filmiku i możecie też komentować poniżej tego filmu. Dobrze, do zobaczenia, nie dajcie się swoim małym człowiekom, swojego właśnie ściągam z karku. Z góry dziękuję, jeśli ktoś się zdecyduje na wsparcie i pozdrawiam serdecznie. Aha, jeszcze jedno, jeśli nie stać cię na 10 czy 20 złotowe wsparcie, to bardzo ważne jest, by na przykład filmy polubiać, subskrybować kanał i udostępniać go innym rodzicom, czy to w wiadomościach, czy w mediach społecznościowych. Przy okazji zapraszam do polubienia też strony facebookowej Nauka dla Dzieci. Przypominam, że dla 20 złotowych patronów na Patronite w dziale posty link do jeszcze gorącego nowego odcinka Nauka Czytania. Do usłyszenia, serdecznie dziękuję. Pa, pa.